Także witam was w tym kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Bartek, dzisiaj nagrałem kolejny odcinek od żula do milionera. W odcinku 20, teraz jest 28 odcinek, tak, 28. Jest, oczywiście tutaj będziemy dzisiaj uprawiać, jak widzicie jest za John Deere'em, jest podpięty kolejny sprzęt od marki Lemken. Jest to dokładnie chyba muszę zaraz sprawdzić w sklepie, wam powiem, jaki to jest Lemken. Ale to jest agregacik, taki, no wiecie, ten większy już, nie? Ale to jest marki Lemken, nie? W poprzednich odcinkach się tam oraliśmy, agregatowaliśmy 60-ką. 60-ką też oraliśmy i John Deere'em sobie trochę oraliśmy z Lemkenem Diamantem. Oczywiście możecie zostawić hashtag, a hashtagiem dzisiejszego odcinka nie będzie hashtag talerza. Przypnę wam serduszko. Wpadnijcie na social media, na grupę na Facebooku i na serwery Discord, mój jak i moich znajomych. Możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, będzie mi naprawdę miło i do moich znajomych też podajcie. Jak wejdziecie na YouTube w zakładce informacje i kanały, macie linki do wszystkiego, także też zapraszam, nie? Ale w opisie do filmiku też do tego wszystkiego jest. A my co? Bo odcinek leci, a my roboty nie zrobimy. Włączamy koguty do oporu, bo opór jest. Ile on idzie? 13 na godzinę tylko idzie. Ale widzicie. A właśnie, miałem wam powiedzieć, jaki to jest Lemken. Czekajcie, a go mam tutaj. To jest modów mam. To jest Lemken Gigant 10. A w grze jest Lemken też Gigant 10, nie? Także, no gigant, to jest gigant 10, on, ciekawe czemu on 10 się nazywa, czy on nie ma czasami 10 metrów, czy ma 12, nie, 12, nie wiem czemu się nazywa, gigant 10, jakbym mnie nazywał, ma, tak tego, to bym nazwał, że to jest gigant 12, nie, po co to robić tego, chyba, że, nie wiem. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego ktoś tak nazwał tego Lemkena, ale dostałem na testy, no to wiecie, czemu nie skorzystać. Odcinek standardowo 20 minut, coś takiego, bo to nie ma co sobie przesadzać tutaj oczywiście z tym. Tutaj sobie robimy to pole, skończymy to, pojedziemy sobie na inne jeszcze. Tutaj, żeby tylko wszystko zrobić, bo orkę to mogłem sobie na odwal zrobić, ale to też musi być perfekto, bo nie będę skakał za siewnikiem tutaj na tych dziurach. I to wiecie, co to znaczy. Tu się odcinek nagrywał i o się coś tam nagrywa zawsze. Ile? 3 minuty już. To będzie 4 minuta zero praktyku. No, picobello. Oczywiście tamto pole, co uprawiałem 60 na poprzednim odcinku. Już uprawiłem całe. 60 się spisała, ale wiadomo, na odcinku tutaj chcę wam jeszcze pokazać coś nieco na te testy, bo firma daje i w przyszłości za te testy, że pokazywałem wam tutaj, to co mi dać jeszcze na testy coś. Dlatego mi się to opyla. Albo do kupna i będę miał taniej to po prostu. Też porobiłem sobie ze środka. Nie chcę też utopić już nowego sprzętu. O, właśnie to se w to w błocie tam se przeryję. Ja nie będę tam wierzył, ale to se przeryję. Skoro ma 12 metrów, no to czemu by nie skorzystać, żeby to se tak robiło? Teraz na testy, że przyjało na testy, mam to przetestować. Nieważne, czy coś się będzie działo z tym, czy nie. Na testy to na testy, nie? Pewnie zahaczę, wiedziałem. Muszę bardziej się cofnąć, muszę tak jakoś tutaj ten tego zobjechać. No coś takiego. Dobra, opuszczamy Lemkena. Test talerzowy to tak, że spokojnie co mogę nawet tak robić. Tutaj nie ma żadnych tych. Po prostu talerzówka, taka ala talerzówka, agregat talerzowy, jak to chce, to niech się to nazywa, FPS-ów, trochę tutaj jest mniej,
Ale tu jestem przy farmie, dlatego, nie? No. No to se uprawimy na spokojnie na tym odcinku, jak widzicie, bo to dużo nie zajmuje. To jest serio duża maszyna, nie? To także tutaj nie będę ukrywał, że to jest nie mała maszyna, bo to jest duża maszyna po prostu. Jak na tę ziemię, to takim bym se robił cały czas, ale niestety tylko na testy jest, kurde. Aby się przygarnęło taki. Ale może ciężką pracą się uda tutaj taką maszynę kupić w przyszłości. Nie mówię teraz oczywiście, bo teraz to nie ma opcji nawet na to. Bo to jest za drogie po prostu. Sam ten agregat kosztuje może 100 tysięcy, albo no może trochę mniej niż 100 tysięcy. No ale kosztuje jednak, nie? Także no. No sam pług i ten agregat kosztuje razem 100 tysięcy. To sorry, mój błąd. Chyba nie kosztuje więcej, co? No zobaczymy. 78? Mówisz? 78, a Lemken ile kosztuje? To ponad 100 tysięcy, obydwie maszyny kosztują. Jak je się doda wszystko tego, to razem tyle kosztują. To wtedy ta, ale... Tu sobie jedziemy tak, no. Jak będzie elegancko, jedziemy sobie na to pole. 60 idzie, o... Ty się bawił chyba podnośnikiem, bo... O, i podnośnikiem się ktoś bawił. Tutaj jak widzicie mam te belki ułożone sobie, ułożyłem sobie je. Nie wiem, czekajcie, jak będziemy to robić. Po skosie, bo tak samo jak uprawialiśmy tutaj. Poprzeczniaki się zrobi na końcu. Zawsze. Także elegancko ten tegez będzie. Jak ten nacień mi się uda nagrać 20 minut na raz, to będzie dobrze, bo rodziców obecnie nie ma w domu, ja to nagrywam za ten czas. A drugi odcinek będę nagrywał akurat jak mój brat pójdzie spać, bo dopiero wtedy będę mógł. No bo już drugiego odcinka raczej teraz nie zdążę już nagrać, kolejnego 20-minutowego. Gdyby to było jeszcze z tej serii, to może jeszcze by mi się udało, ale... Muszę się przełączyć niestety na tamten save ze wujkowej farmy i tam muszę nagrać, nie? Także to tak jakby co, to nie myślę, że tak, wiecie, łatwo coś nagrywać czy coś u mnie. Co, sam się nie obrazi, chyba że po zbożu mu trochę jadę. Miniaturkę zrobimy zaraz sobie, jakąś. Porobimy sobie trochę wewnątrz. Tutaj wiecie, miniaturkę można w sumie cyknąć. Nie mogę trafić na koguta, no. No. Muszę patrzeć też, czy się nagrywa to dobrze. Ile kamerka ma FPS-ów? 30 praktycznie. No to jest dobrze, się. Myślałem, że mniej czy coś. By tu łąka. Tu będzie raczej ścinać trochę bardziej. Muszę tę rzecz poprawić. Bo kurde. Tu w tym domu to trochę, wiecie. No. Jeszcze muszę sobie tego właśnie teraz te odcinki ponagrywałem. Dzisiaj jeszcze wrzucę te dwa odcinki. Ale będę musiał też sobie ten dysk wyczyścić właśnie, będę musiał te filmy pousuwać, jak już wrzucę te wszystkie.
Tylko miniaturki sobie zostaną, bo muszę wrzucać miniaturkę, a nie będę miał, no to nie wrzucę wam nowego posta, że odcinek padł i to będzie lipa trochę, nie? To na jednym odcinku nawet zrobimy już to. Chyba nie będzie więcej odcinków, bo to masakra by było. No, bo tu jest ten krzak, kurde, nie. Czasami tak mnie te krzaki wkurzają. Nie wiem jak was, ale mnie wkurzają po części, czasami. Tutaj mi się odkleiło. Taka pewna rzecz od laptopa. To muszę. Nie trzymać. Na razie się jeszcze trzyma, jakby się utrzymało. Chyba lipa trochę będzie. No. Ja tylko łąki mi tu nie poryło, bo się wkurzę na maksa, jak to łąka będzie poryta przez ten agregacik, nie? A tutaj, którą mamy minutę, o 11, to zapraszam was na social media, oczywiście na grupę na Facebooku i serwery Discord. I serdecznie zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. I zapraszam wpadać do moich znajomych też na serwery i oczywiście tutaj na kanały w zakładce na YouTubie w informacjach i kanały macie podane ich. Także możecie sobie wpaść i zobaczyć, obczaić. Będzie miło mi, jak i im będzie miło. Dlatego no może się sobczaić, nie? Na pewno. No, ja i jak oni będą wam wdzięczni. Na stówę. No. Nie no, szczerze wam powiem, fajny ten Remken. Podoba mi się, nie? Szczerze chciałbym takiego mieć u siebie teraz na gospodarce, nie? I tu jeszcze dwa przejazdy chyba, jak się uda. I tutaj ta część będzie skończona, so przejdziemy na tamtą część, zrobimy sobie tamtą część i będzie elegancko. Że tylko rodzice nie przyjechali teraz i że mógł to nagrać, to będzie elegancko właśnie. Żeby tylko nie przyjechali. No mogą, żeby tam, gdzie pojechali, żeby tam trochę dłużej byli, bo no tak jeszcze, żeby tak 7 minut tu mi się udało tu nagrać, to będzie dobrze. To normalnie to 40 fpsów było na kamerce, normalnie jak nie nagrywam. Teraz takie spadki są, bo tutaj wiecie, tu dużo rzeczy jest, szczegółów, to wiecie. No. I na raz to zabiorę, bo się nie będę tutaj nic cudował. Chyba. Chyba na raz mi się uda zabrać, co? No tak na styka biorę, nie? Poprzeczniaki wiadomo, że to zaś się na koniec zrobi, nie? Nie teraz, tylko na koniec. No, i tutaj tą część jest zrobiona. Mamy 14 minut odcinka akurat, także jeszcze 6 minut. To jeszcze coś porobimy akurat, tą część. Tutaj, ło. Tak sobie zrobimy oczywiście tutaj tą część. Trochę ze środka porobimy, bo też nie było na tym pisane, że czemu tylko robisz na tej zewnętrznej, daj trochę ze środka, no to macie. Trochę ze środka, co porobimy tutaj z kamerki.
Oczywiście, jak to wygląda. No. Ja oczywiście będę starał się tutaj jak najdłużej ten odcinek, żeby tutaj wyszedł tło, te 20 minut, bo to jednak 20 minut musi tu być. Nie, to nie, to jest obowiązkowe 20 minut, nie? Tu dla was to nagrać. A jeszcze jeden film muszę dzisiaj nagrać, no bo chcę, wiecie co? Akurat będę miał na czwartek i na tego, a zaś to sobie już ponagrywam odcinki, zaś sobie ponagrywam, zaś sobie za tydzień znowu nagram w czwartek i w piątek, na weekend sobie ponagrywam w czwartek. Będzie lepiej dla mnie, nie będę się musiał wkurzać, a teraz to tylko nagrywam jeszcze na czwartek i na środę i na czwartek, bo są wtedy praktyki, a mi się nie będzie w ogóle chciało wtedy nagrywać. Tak samo, że mam gotowy odcinek na kolejny wtorek, nie, na wtorek i na poniedziałek kolejny za tydzień. Jak wy to oglądacie, to macie właśnie środę. Także wczoraj dostaliście odcinek, który nagrywałem już tydzień temu. Także mi ten test w sumie nagrywam tak lekko tydzień temu, nie? Jakby to wam streszczyć. No, bo tutaj mijaczka będę robił. Bo tutaj to mi się odkleja gówno jedno. Dobra, jak nikt nie będzie nic tu przesuwał tego, to się to nie odklei w życiu. No. Muszę właśnie powiedzieć tym rodzicom, że tutaj mi, mojemu bratu, że tutaj mi nic nie dotyka, bo będzie masakra i kiszka po prostu. No, nawet nie będzie ani pojechali, tak szczerze. Nie interesuje mnie to zbytnio. Wiecie co? A to co? Aha, to za drolety. A to też przetestujemy. Zasłonimy sobie. Fajne taka, to jest taka moskitiera, coś takiego. Aha. A to niby ma słońce jeszcze puszczać, tak? Kamień, kamień. Bardzo lubię kamień. Kamień, kamień. Bardzo lubię kamienie. Kamień, kamień. Bardzo lubię kamyczki. Mamy 18 minut odcinka. A my mamy wszystko skończone na tym odcinku, nie? To jest najlepsze właśnie teraz tu patrzę. Będziemy mieli cały odcinek zrobiony. Nic nie będziemy musieli już się męczyć zaś z tym. I tyle, nie? No, może jeszcze jutro odcinek nagram, zobaczymy. Ja nie wiem, nie zdradzam moich planów, nie? Jutro może jeszcze live'ika chcę odpalić, to jest piątek, jak ja to nagram, to jest czwartek właśnie. I to znów weekend będzie. Dobra, to zaraz sprzątniemy tym, jak będziemy robić powszechniaki, no i będą wszystko uprawione już, także to będzie koniec i teraz pójdą z siewy rzepaku, to jest najważniejsze właśnie. Siewy rzepaku. Nie wiem, co też będzie. Też będzie na pewno coś jeszcze, ale nie wiem co. Nie chcę wam zdradzać, co dalej będzie, się dowiecie, oglądajcie odcinki, to się dowiecie. Na razie odcinki do następnego czwartku macie codziennie, dlatego się o to nie macie, że odcinka na przykład nie będzie, czy coś będzie. Oczywiście odcinki teraz są codziennie. Od 2 miesięcy praktycznie codziennie nagrywam teraz odcinki. Codziennie coś nagrywam, codziennie coś wrzucam, codziennie coś renderuję, montuję, wszystko, bylebyście mieli co oglądać, nie? No i macie, nie? I robimy sobie poprzeczniaki, oczywiście wykorzystujemy ten czas, który jest. To, co nie uda mi się dzisiaj zrobić, to sobie dokończę właśnie poza odcinkiem, jak wy to oglądacie. Tutaj, że nie przerył sąsiadowi zboża, bo bym się kurde na mnie obraził. No, zrobimy to, co jeszcze się da, to sobie porobimy. Dzisiaj idziemy
tracić czasu oczywiście. No to co nie, to zrobię poza odcinkiem, bo to wiadomo, jak to jest. No i co, mamy 20 minut, także ja wam życzę oczywiście miłego popołudnia, miłego dnia. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się i nowa.